naszym projektem już od kilku lat jest Sniper Ghost Warrior 3. Jest to bardzo duża gra snajperska, shooter w dużym, otwartym świecie. Świat samej gry jest kilkukrotnie większy niż chociażby świat Lords of the Fallen, no i wielokrotnie większy niż w poprzednich grach snajperskich. Ten świat jest na tyle duży, że daliśmy jako wyposażenie gracza samochód, aby mógł przemierzać ten świat właśnie nie tylko na pieszo, ale również jeżdżąc po drogach. Są setki unikalnych, interesujących lokacji, no i naprawdę dobre kilkadziesiąt godzin grania. Premiera Sniper Ghost Warrior 3 odbędzie się 25 kwietnia. Faktycznie data została przesunięta o 3 tygodnie. Wynika to z tego, że dostaliśmy dość dużo feedbacku po przeprowadzonych testach gry w formie otwartej bety i podjęliśmy decyzję, że jednak bardzo nam zależy, aby zdecydowana większość, duża większość tych wszystkich uwag została uwzględniona. No i istniało ryzyko, że nie wyrobilibyśmy się z uwzględnieniem tych uwag z tą poprzednią datą, czyli 4 kwietnia, i stąd te 3 tygodnie przesunięcia terminu wydania. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze gracze dostaną bardziej dopracowaną grę, po drugie jest to może nawet lepszy okres, no bo dłużej czasu minie od tych dużych premier, jak chociażby Wildlands, czy kilka tygodni temu Sniper Elite 4, i gracze będą tym bardziej jakby wyczekiwali nowego, dużego shootera, w którego właśnie będą chcieli zagrać. Gra będzie wydana praktycznie na wszystkich głównych rynkach świata w tym samym dniu. Gra będzie wydana w tym samym dniu na platformie PlayStation 4, Xbox One i PC, czyli wszystkich tych platformach, na które opracowaliśmy tą grę. Będzie kilka rynków, jak na przykład Japonia, która będzie miała premierę trochę później. Natomiast te wszystkie najważniejsze będą miały premierę tego jednego dnia, w tym jednym tygodniu. Finansowanie z banku w wysokości 2,5 miliona dolarów będzie przeznaczone na pokrycie produkcji fizycznych nośników, w tym opłat licencyjnych, głównie na terytorium północnej Ameryki. No i jakby myśmy zapowiadali to wcześniej, rozmawialiśmy z rynkiem i bardzo dobrze, że to właśnie ten sam bank, który dotychczas finansuje spółkę, który dobrze zna spółkę, właśnie udzielił nam tej pożyczki, no bo wiadomo, że rozmawialiśmy również też z innymi bankami, no ale zdecydowaliśmy się pozostać z tym głównym, który finansuje spółkę od już dłuższego czasu. Ta zmiana kapitału to tak naprawdę split akcji, czyli w momencie, gdy akcje wcześniej kosztowały, załóżmy, 29 zł, obecnie kosztują 2,90, po prostu tych akcji jest 10 razy więcej. Taki split to jest zabieg techniczny. Głównym celem tego splitu było po prostu poprawienie płynności spółki. Płynność spółki jest bardzo ważnym elementem z punktu widzenia inwestorów. No i wydaje mi się, że ten cel, właśnie to poprawienie tej płynności, myślę, że osiągniemy również właśnie za sprawą tego splitu. Przede wszystkim krótkoterminowy plan, no to z sukcesem wydać grę Sniper Ghost Warrior 3, bo to już za kilka tygodni. Jest to największy projekt, jaki kiedykolwiek spółka produkowała, zarówno pod kątem budżetu, jak i rozmiaru. Też bardzo ważny jakby kamień milowy dla naszej spółki, no bo tak naprawdę w dużej mierze determinuje to wszystko, co dotychczas zrobiliśmy, pracując nad tą grą, determinuje przyszłość. Wiadomo, że jesteśmy spółką, która opracowała wiele tytułów dotychczas. Jesteśmy spółką, która chociażby na GPW jest już 10 lat. Natomiast no, ja myślę, że dużo więcej jest przed spółką niż za spółką. I plany mamy i bardzo ambitne. No i też ten zespół, który pracuje nad tymi grami, jest coraz mocniejszy. Te doświadczenie, które nabyliśmy pracując nad Sniper Ghost Warrior 3, czy chociażby wcześniejszymi grami, jak na przykład Lords of the Fallen, jest doświadczeniem, które jest bardzo cennym doświadczeniem, idąc w przyszłość. No bo chociażby umiejętność współpracy z partnerami w formie outsourcingu, no chociażby Lords of the Fallen, to była gra, którą stworzyli głównie nasi partnerzy pod bardzo takim rzetelnym kierowaniem tego projektu przez osoby wewnątrz spółki, zarówno produkcyjne, jak i kreatywne, ale tak naprawdę to był zespół kilkunastu osób wewnątrz CI Games i zespół ponad 100 osób, który produkował tę grę na zewnątrz. Więc to jest bardzo cenne doświadczenie i bardzo cenna kompetencja.
To samo dotyczy Sniper Ghost Warrior 3. W pewnym momencie, kiedy te prace produkcyjne były największe, no to więcej osób pracowało nad tą grą na zewnątrz firmy, chociażby po stronie partnerów Virtuos, niż wewnątrz firmy. I myślę, że to też ta forma współpracy, umiejętność współpracy, tworzenia tych gier właśnie tak naprawdę mocno międzynarodowo, mocno we współpracy z partnerami i wykorzystując ten zespół, doświadczony zespół wewnątrz organizacji, to jest też mocna nasza przewaga konkurencyjna, którą będziemy chcieli wykorzystać właśnie w kolejnych projektach. Według nas, nasza spółka, kurs naszej spółki, nasza spółka jest niedowartościowana w stosunku do innych spółek, na które widzimy już od jakiegoś czasu, że w tej branży na GPW trwa hossa. No, mamy nadzieję, że po premierze Sniper Ghost Warrior 3 tym większa rzesza inwestorów się przekona do spółki i to wpłynie bardzo korzystnie na jej kurs. Wiemy o tym, że tak naprawdę no, mamy mocne kompetencje w tworzeniu gier i mocne kompetencje w wydawaniu gier. Niedawno wprowadziliśmy pierwszą dużą grę mobilną Lords of the Fallen na platformę zarówno Apple, jak i Google. Gra dostała mocne wsparcie obu platform, miała feature globalny na obu tych platformach. Wkrótce wprowadzimy też drugi duży produkt mobilny. Bardzo niedługo podamy dokładniejsze informacje na temat tej gry, w tym datę premiery. Będzie to duże wydarzenie, no i też pokaże, że tak naprawdę spółka to nie jest tylko jeden produkt, na którym pracuje, tylko jakieś większe portfolio w perspektywie najbliższych lat. Polska branża gamingowa rozwija się bardzo dynamicznie i tak naprawdę myślę, że to, że tyle spółek są już spółkami publicznymi i myślą dużo bardziej biznesowo niż wiele lat temu, pomaga tym spółkom robić lepsze gry, które osiągają coraz lepsze wyniki sprzedażowe i też pozwalają rozwijać się tej branży, bo tak naprawdę jest to wszystko bardzo ze sobą powiązane. Ja myślę, że jest bardzo duża przyszłość przed polską branżą gamingową.